Ewangelia według Jana, rozdział 4. Gdy więc Pan poznał, że usłyszeli faryzeusze, iż Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przyszedł więc do miasta Samarii o nazwie Sychar, blisko pola, które dał Jakub Józefowi, swojemu synowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc, strudzony drogą, usiadł przy studni. Było około 6 godziny. Przyszła kobieta z Samarii zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić, bo uczniowie jego odeszli do miasta, aby kupić żywność. Kobieta, Samarytanka, powiedziała więc do niego: jak ty, będąc Żydem, prosisz mnie, kobietę Samarytankę, o wodę do picia? Bo Żydzi nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej: gdybyś znała dar Boga i kim jest mówiący do ciebie, daj mi pić, to byś go prosiła i dałby ci wody żywej. Kobieta powiedziała mu: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego trzody? Jezus odpowiedział jej: każdy pijący tę wodę ponownie będzie pragnął. Kto jednak będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Jezus powiedział jej: idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta odpowiedziała: nie mam męża. Jezus powiedział jej: dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś nawet 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Kobieta powiedziała mu: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć. Jezus powiedział jej: kobieto, uwierz mi, że nadchodzi czas, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów. Przychodzi jednak czas, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy chwalą Go. Duchem jest Bóg i ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i prawdzie. Kobieta powiedziała mu: wiem, że przyjdzie Mesjasz, nazywany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, wszystko nam ogłosi. Jezus powiedział jej: ja, który rozmawiam z tobą, jestem Nim. Wtedy przyszli Jego uczniowie i zdziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie powiedział, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Zostawiła kobieta swój dzban, poszła do miasta i powiedziała ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy nie jest on Chrystusem? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. A tymczasem prosili go uczniowie: Mistrzu, jedz. A on powiedział im: ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą: czy ktoś go nakarmił? Jezus powiedział im:
Moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mnie posłał i abym wykonał jego dzieło. Czy nie wy mówicie, że jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Mówię wam, podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że już są gotowe do żniwa. I żnący odbiera zapłatę i zbiera owoc do życia wiecznego, aby i siejący się radował razem ze żnącym. Słusznie jest zarządzenie, że kto inny sieje i kto inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich trud. Z tego miasta wielu Samarytan uwierzyło mu dzięki słowom kobiety świadczącej, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich został. I został tam 2 dni. I wielu więcej uwierzyło dzięki jego słowu. Również kobiecie mówili, już nie dzięki twojemu opowiadaniu wierzymy. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus. Po 2 dniach wyszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Sam Jezus wydał świadectwo, że prorok w swojej ojczyźnie nie ma poważania. Gdy przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, widząc wszystko, co uczynił w czasie święta w Jerozolimie. Oni też przybyli na święto. Wtedy ponownie przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. I był w Kapernaum pewien dworzanin królewski, którego syn zasłabł. On, usłyszawszy, że Jezus idzie z Judei do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, bo bliski był śmierci. Jezus powiedział do niego, jeśli nie zobaczylibyście znaków i cudów, nie uwierzylibyście. Dworzanin królewski powiedział mu, Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Jezus powiedział mu, idź, syn twój żyje. Uwierzył ten człowiek słowu, któremu powiedział Jezus i poszedł. Gdy jeszcze wracał, jego niewolnicy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, dziecko twoje żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, której mu się polepszyło i powiedzieli mu, wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że była to godzina, w której mu Jezus powiedział, syn twój żyje. Uwierzył on i cały jego dom. Ten drugi znak uczynił Jezus, przyszedłszy z Judei do Galilei.